Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i tak jak widzicie po tytułem Wreszcie w Hedespekcji. Ostatnia Hedespekcja była pół roku temu, ale obiecałem sobie, że te serie Hedespekcji, z których nie skończyłem, któregoś dnia w końcu dokończę. No i przyszedł w końcu ten czas, kiedy je kończę. I ostatnio na moim Instagramie, na moim Discordzie i na karcie YouTube Społeczność, czyli w sobie wszędzie, gdzie mogę się z wami skontaktować, pytałem was, czy chcielibyście dokończenie aut najpierw, czy dokończenie Harry Pottera. I większością wybraliście, że mam najpierw dokończyć auta, także że W takim razie, dlatego jest ten film i dlatego zapraszam Was na Helespekcję Out 2. Oczywiście, zanim jeszcze zaczniemy, nie dlaczego tylko w Herespekcjach tu mówię, ale nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, bo wtedy żaden nowy film Was nie ominie. I to tyle, przejdźmy do rzeczy. Zaczynamy od misji naszego agenta Shona McMishona, kolejnego bohatera, który będzie w tym filmie dość istotny. A ta misja to tam zobaczył jakąś tam kametę wizyjną, zobaczył kilka rzechów. no i jeden taki, no, trochę ekscytujący pościg. No, trochę ekscytujący, niech tam będzie. Będzie ekscytujący. Ważniejsze jest oczywiście, co u naszych głównych bohaterów, czyli oczywiście u Zygzaka i Złonka. Przede wszystkim brawa dla Zygzaka, który zdobył 4 złote tłoki. No, na najpierw był problem zdobyć jeden, a teraz zdobył 4 złote tłoki z rzędu. Brawa, wielkie brawa dla Zygzaka. Szkoda, że niestety wuj tego nie doczekał, bo no niestety w międzyczasie zmarł i wójta z nami już nie ma. Ale dobra, mniejsza o złote tłoki. Zygzak wraca do chłodnicy górskiej po wielkich wyścigach, wielkim czasie spędzonym na torze i będzie się mógł bawić ze Złonkiem w łamanie zasad ruchu drogowego. Oczywiście z najważniejszą rzeczą, najprzyjemniejszą zabawą, czyli no sami wiecie co. Tylko że teraz wejdziemy o poziom wyżej. No i też Zygzak nas oczywiście chwilę czasu dla swojej ukochanej Sai i poszli na randkę. Ale to w ogóle nie ma znaczenia, więc przejdźmy do akcji filmu, bo to jest ważniejsze. Mianowicie w międzyczasie w restauracji, w której oni byli, nagle jest tam w wiadomościach powiedziane, że odbędzie się wielki światowy wyścig World Grand Prix. Jest on organizowany przez niejakiego barona, gościa, który wynalazł nowe paliwo, które się nazywa Oizyna. Słyszałem, że nie się trzepie. I w tym wyścigu udział weźmie niejaki Francesco, taki boic Włoch, który startuje w Formule 1, no ale... Pff. Formuła 1, widzowie, co to jest Formuła 1? Złoty tłok, to jest dopiero wyściganie jakaś tam Formuła 1. Jeszcze ten gościu błotników nie ma, ma koła na zewnątrz. No co to jest? Co to jest? O, o czym my tu rozmawiamy? I ten życzony Francesco, którego już na starcie nie lubię, zaczął nagę zygzaka wyzywać, że zygzak to w ogóle tam, a, zygzak to tam się boi, on się boi o ja tam. Ja jestem od niego szybszy, on nie pojedzie. A generalnie nie chodzi o to, że zygzak chciał sobie to odpocząć, no bo jednak trochę ścigał się, no to teraz należy mu się należy mu się wakacje. Nawet tutaj Francesco powiedział. Swoje, oczywiście, Złomek pięknie zareagował. Jak prawdziwy przyjaciel, zadzwonił do telewizji i zwyzywał tego Bolida po prostu jak tylko można. No i finalnie Zygzak postanowił: Ej, dobra, jednak jadę. No i zaczynam zabawę. Mamy wyścigi kolejne. Przystanek numer jeden: Japonia. Cała ekipa przygotuje do Japonii, a skupmy się na Złomku, bo u niego tam się zaczną dziać rzeczy. Mianowicie ten nasz agent Sean McMishy, a z tam jego współpracownica IRA, mają spotkać się z jakimś amerykańskim agentem, który ma im przekazać jakieś dane, dane na temat tego, kto rządzi tymi wszystkimi rzęchami, które tam coś tam knują. No i niestety zostaje w to zamieszany złomek, bo wychodzi na to, że to on ma te wszystkie dane. Oczywiście to wszystko wychodzi przypadkiem. Jeszcze biedny złomek w międzyczasie miał problem ze skorzystaniem, no wiecie, skorzystaniu z toalety. No i jeszcze tam, no nie zachował się do końca ładnie. Znaczy ja tak nie uważam osobiście, ale no niektórzy mogą sądzić, że się niezbyt ładnie zachował. Finalnie złomek zostaje wmieszany w te jakieś właśnie agenckie jakieś wszystkie zamieszania. No i te rzęchy będą chciały go sprzątnąć i będą chciały go sprzątnąć w trakcie Pierwszego wyścigu. No oczywiście zygzak się ściga, tam głównie z Franczyzką na tych pierwszych miejscach, tam się wiadomo, próbują, kto będzie pierwszy, kto będzie drugi, tak dalej, tak dalej. Złomek tam nawet dobrze jest, na początku zygzakowi doradza, ale w pewnym momencie niestety coś się musi zepsuć, ponieważ po pierwsze te rzęchy używają tej jakiejś właśnie kamery, strzelają do aut i nagle tym autom, które biorą udział w wyścigu, psują się silniki. W międzyczasie dowiedzieliśmy się dlaczego. Mianowicie olejzyna, to paliwo, które tam ten balon wynos, jest paliwem, które jest używane w tym wyścigu. I okazuje się, że jeżeli użyje się tej kamery na aucie, które jest za tam Tą orejzyną, to wtedy można doprowadzić do tego, że to auto no po prostu wybuchnie mu silnik. I te ręchy właśnie będą atakowały uczestników tego wielkiego World Grand Prix. Ok, wiemy jaki mają plan, później się to dlaczego. No i też przy okazji te rzęchy dostrzegają ząka i chcą się go pozbyć, no bo myślą, że jest tam jakimś wielkim amerykańskim agentem. No i ta ja ta agentka, która no, będzie tutaj sympatią złomka. No, mówi mu nagle, uciekaj, uciekaj, bo cię zaraz zaatakują. Przez to trochę też niestety złomek psuje zygzakowi wyścig, przez co finalnie zygzak przegrywa. Z na szczęście nic się nie dzieje, bo szcząga. Ale niestety w konsekwencji Zygzak kłóci się ze złomkiem i wytyka mu, że popsułeś mi wygraną i robisz mi wstyd. Tutaj w świecie, tutaj przy ludziach, więc, więc wiesz co, daj sobie spokój i wracaj do domu. Nie macie się, pogodzą się na koniec filmu. Będzie happy end i wszystko ładnie, pięknie się skończy. Ale złomek do domu się oczywiście nie wybiera, ponieważ no gdzieś tam mamy już jakąś akcję, tę agentową, no to trzeba go pociągnąć w to bardziej. Mianowicie na tym lotnisku w Japonii Sean go zgania i proponuje mu współpracę. No finalnie złomek się zgadza, no bo w sumie, dlaczego? miałby się nie zgodzić, będzie jakaś taka fajna akcja. I generalnie chodzi o to, że chcą złapać szefa tych wszystkich rzęchów, ale jedyne co mają to zdjęcie jego silnika. I na tym zdjęciu dostrzegają jakieś części i mówią: Dobra, jedziemy do jakiegoś handlarza, on na pewno będzie wiedział, kto te części produkuje i tak dalej, i tak dalej. Także kierunek Paryż. Lecą do tego handlarza, a ten handlarz mówi: Ej, wiecie co, a ja akurat sprzedałem temu gościowi te części. Nie wiem, kto to jest, ale wiem, że będzie zebranie rzęchów we Włoszech i on tam na pewno będzie. Także krótka wizyta w Paryżu zakończona, lecimy do Włoch, gdzie odbędzie się drugi wyścig. No i też to przy okazji zebranie rzęchów, to jest też ważne. A zanim dotrzeł do Włoch, to złomek posiądzie umiejętność kamuflażu. Złomek, jak prawdziwy agent, będzie w przebraniu. Mianowicie, przebierze się za jakiś rosyjski holownik i na to zebranie rzęchów sobie pojedzie. No i dobra, drugi wyścig się zaczyna, jeszcze we Włoszech. I co ciekawe, Francesco jest z Włoch i no ściga się u siebie, więc teoretycznie powinien wygrać. Więc tam się troszeczkę przekomarza z zygzakiem, ale to dni się zawsze przekomarzają przez cały film, więc jakby to nie jest nic dziwnego. Skupmy się bardziej na złąku, bo to jest bardziej ciekawe. Złomek jedzie na to zebranie rzęchów, tam się wszyscy zbierają. My że ten szef ich się zjawi, no nie. Dzwoni do nich na Discordzie, na kamerce. Oczywiście z skamerka jest pokazana tak jak wcześniej, na jego po prostu, jego silnik. I on tam gada sobie ze wszystkimi swoimi ludźmi, jaki to oni w ogóle mają plan. Plan jest prosty. Kiedy załatwią wszystkich ścigających się w wyścigu, wtedy wszyscy uznają, że Oryzyna jest zła, a oni, jako że są właścicielami wielkich złóż ropy, no to będą wielkimi władcami świata. Wszyscy będą czegoś od nich chcieli, no będą chcieli ropy, a oni mają ropę, więc po prostu będzie super, będą bogaci. Hurra, super, brawo, brawo, brawo dla nich. No i Trwa, finalnie wygrywa go Zygzak. Ale też właśnie te wszystkie auta zostają postrzelone. No, prawie wszystkie, ale większość tych aut grania została postrzelona. Ludzie zaczynają tą Ojzyną gardzić. Tam Baron też mówi, że. Ech, no to dobra, no to niech będzie. No, już nie muszą tankować Ojzyną ci, co się ścigają. Mogą tankować tam jakimiś swoimi wybranymi paliwami. No i niby wszystko pięknie, ale tutaj wkracza Zygzak, który mówi, a ja uważam, że Ojzyna jest dobra, i ja wleję Ojzyna na trzeci wyścig. Zapada wtedy decyzja zabić Zygzaka. No i Złomek się wtedy demaskuje. Niestety rzek go łapią. Łapią też Shona, łapią też ile, i wszystkich zamykają w zegarze w Londynie, gdzie odbędzie się trzeci wyścig. Tam rzechy próbują zabić konkretnie zygzaka, bo prawdopodobnie też tylko on ma wraną ojzynę oraz też no, skąd tak ją zachwał, no to dobrze byłoby się go pozbyć. No zresztą sami powiedzieli, że trzeba go zabić. Niestety z jakiegoś powodu strzelają z tej swojej kamery i nic się nie udaje. Więc wkracza tutaj plan B, podłożą mu bombę. Dobra, trzeba ratować zygzaka. Więc co robi złomek? Złomek się wyciąga po prostu w bardzo sprytny sposób i leci szybko ratować zygzaka. I niestety tu okazuje się problem, ponieważ Okazuje się, że to złomek ma bombę w sobie. No, po prostu bombę mu podłożyli. Zygzak na niego przyjechał, chciał się z nim przeprosić, ale złomek szybko przed nim ucieka. I zygzak jedzie po to, że przodem, a złomek jedzie po to, że tyłem. I to naprawdę świetnie wygląda, kiedy oni tak się gadają, gadają sobie i jadą przez ten tor. to. Wygląda naprawdę super. W międzyczasie profesor tych wszystkich rzęchów próbuje tę bombę odpalić, no, ale coś mu tam nie wychodzi. Finalnie Sean i ja go powstrzymują, potem Sean go jeszcze łapie. Niestety, koniec końców, bomba zostaje odpalona i tam wybuchnie za jakieś kilka minut. A niestety profesor, nie może jej rozbroić, bo może rozbroić ją tylko ten, kto ją podłożył. Czyli to nie jest profesor, na to wychodzi. Czyli wychodzi na to, że to będzie ten wielki szef. I w pewnym momencie złomka oświeciło. I uważa, że tym szefem rzęchów jest baron. No, mówi tam, dlaczego to baron mógłby być. I okazuje się, że faktycznie jest to baron. No, więc po prostu baron zostaje zdemaskowany, bomba zostaje rozbrojona. I wszystko ładnie, pięknie. mamy już szczęśliwe zakończenie. No dobra, no jeszcze nie mamy zakończenia, bo jeszcze złomek dostaje tytuł żachecki od królowej Elżbiety. Bardzo fajnie. Wracają wszyscy do chłodnicy górskiej, gdzie złomek opowiada te wszystkie przygody. Oczywiście, no nie do końca. Wierzą, a jak z Szczuńcium, to już mu wszyscy wierzą. Te się okazuje, że Słomek zjął już, wiecie, wiecie o co chodzi. Ej, radzi widzowie. Odbywa się też czwarty wyścig World Grand Prix, wyścig w chłodnicy górskiej, oraz z ją proponują Złomkowi, żeby razem z nimi poleciał. Ale on już mówi, że nie. On, on już nie chce. Więc jak w pierwszej części Złomek od Zygzaka dostaje możliwość przelecenia się helikoptem, tak w drugiej części Złomek dostaje od Szona możliwość tych takich sobie odrzutowych silników, żeby mógł sobie z nimi dalej jeździć. No i tak oto się kończą. Auta 2. Dobra, jeszcze tak krótkie słowa na koniec co do Auta. Grania Auta 2 mi się podobały. Zresztą ja w ogóle uwielbiam auto. Jest to daj bądź. Bądź moja ulubiona animacja Ale jakby jakoś tak niezbyt mi tu Auto 2 grały, mianowicie Auto 1 Narzuciły, że tematem przewodnim są wyścigi I tutaj tych wyścigów było mało One były tak zrzucone na bok, a zajmowaliśmy się czymś innym Bo zajmowaliśmy się kwestią no tutaj tankowania, kwestią rzęchów Starych aut, no ogólnie takie tego typu tematy, no i tym całym klimatem szpiegowskim. się okej, okay, to jest fajne, mi się podoba, ale po prostu do czego innego bym przyzwyczajony i czego innego trochę oczekiwałem od dwójki. Nie uważam, żeby ten film był zły, ale chciałbym jednak co innego. Go dwójka ląduje u mnie na ostatnim miejscu, ale nie ląduje tak bardzo poniżej jedynki, bo na pierwszym miejscu mam trójkę. Jest ostatnia, ale to nie jest taka przepaść, że jedynka jest tu, a dwójka jest 100, tylko tak powiedzmy, o, coś takiego. Taka niewielka różnica. W każdym razie, auto dwa są fajne, no po prostu nie jest to klimat dla mnie, jednak, mimo wszystko, sp odpajcie linkę czy trójkę, bo tam mam dużo wyścigów, czyli to, co ja od aut oczekuję najbardziej. No i to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, koniecznie, bo wtedy żaden nowy film was nie ominie, a już niedługo będzie Herespekcja Out 3. Myślę, że tak za parę dni będzie. No i w takim razie widzimy się za parę dni w tej kolejnej Herespekcji. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!